Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidor, witam was w kolejnej sesji Zagrajmy w Spyro 2 Riptos Rage. Witam was ponownie po dosyć takiej długiej przerwie. Znaczy, no, może nie tak długiej przerwie, bo dzisiaj mamy 6 sierpnia, godzina 13:24 i jestem świeżo po urlopie. Urlopie takim, że przez dosłownie chyba 3 dni albo 4, nawet trochę więcej, nie nagrywałem żadnych odcinków, because spędzałem sobie czas z moimi serdecznymi kumplami, czyli z Jimem, Jimem Music, Jimem 2418, Jimem ETS i wiele innych jego wcieleń oraz z Azdekiem. Bardzo serdecznie waszą dwójkę chłopaki pozdrawiam, jeżeli będziecie to oglądać. Dzisiaj ich odprowadziłem i sobie pojechali w siną dal. A ja za ten czas, jako że już wróciłem do swojej codzienności, to wracam do nagrywania Spyro 2. Tak więc, moi drodzy, zostało nam tylko już tak naprawdę w guidebooku 4 poziomy do zrobienia. Tak więc bez zbędnego przedłużania, dzisiaj kończymy gierkę. Dosłownie i w przenośni kończymy gierkę dzisiaj. Tak więc let's go! Zacznijmy sobie od jednego z najmniej ulubionych przeze mnie poziomów. Zresztą zobaczycie zaraz, co to będzie za poziom. Well, it's some consolation that you've collected so many orbs. My high-tech portal here will take you to Cloud Temples. Cloud Temples, jeden z moich najmniej ulubionych poziomów. Pewnie się spytacie, dlaczego? Zobaczycie zaraz, dlaczego. Tutaj będzie japońska nazwa, o ile jakakolwiek jest, a jeżeli nie będzie na japońskiej nazwy, to po prostu żaden tekst się nie pojawi. Oryginalnie poziom ten miał nazywać się Mystic City, choć w becie poziom ten nazywa się Mystic Savannah. Ha, ha, ha! Ale to było zabawne, normalnie, kurde, boki zrywać. Dlaczego ten poziom jest najmniej moim ulubionym? Z dwóch powodów. Po pierwsze, ten poziom strasznie długi jest. Przynajmniej tak mi się wydaje, że jest strasznie długi, bo on jest strasznie duży. I used to be one of Avalar's most powerful magicians, until that big warlock over there stole my wand. He and his friends have used the magic to take over the city. W dużym skrócie, czarodzieje mają problem z tymi właśnie magikami, którzy zaczarowali zwierzęta w tym świecie i naszym zadaniem jest dopadnięcie tych czarodziejów i skopanie im zadka. Czyli właśnie tych oto tutaj, bo przy okazji poza zwierzętami to oni wywrócili wszystkie platformy do góry nogami, przez co czarodzieje muszą teraz tak naprawdę na nowo sobie ustawiać te platformy. To jest ścieżka, jak to się mówi, no nie? Zobaczcie, jak on swoją drogą jest zadowolony. Ale dobra, ja teraz zamykam mordę, wysłuchajcie sobie tego soundtracku, ponieważ soundtrack w tym poziomie jest jak najbardziej fajny. No, tak więc trochę żeście se przesłuchali, bardzo mnie to cieszy. Wracamy w takim razie do komentowania. Drugi powód, dlaczego nie lubię tego poziomu trochę, jest taki, że jest jedna misja w tym poziomie, która jest bardzo drażniąca i za dzieciaka mnie bardzo drażniła. I w sumie po dziś dzień mnie drażni w mniejszym lub większym stopniu. I nawet w Reignited Trilogy, w remake'u, który teoretycznie poziomy, które były wadliwe w wersji na PS1 powinny nie być aż tak wadliwe w tak zwanym remake'u, no to nawet w remake'u powoduje ten poziom u mnie mega frustrację na samą myśl. Tak więc no, zobaczycie ten poziom, znaczy tę misję,
która powoduje u mnie złość. I w sumie może bardziej się tutaj przesunę, żeby w ten mikrofon tak trafiać trochę, bo zauważyłem, że przez to, że... No nie... Kurwa! Przez to, że ja nie trafiam w ten mikrofon, to potem jest takie dziwne audio, bo zamiast mówić wprost do mikrofonu, to mówię tutaj, bo tutaj mam telewizor, z którego gram, a nie chcę komentować z podglądu. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi, ponieważ no niestety, tak jak wcześniej mówiłem, z podglądu są lekkie, może nie że ścinki, ale jest desynchronizacja audio, nie? No bo jest opóźnienie, można by tak to powiedzieć, no. Wiecie, o co chodzi, kurczę, no. Mam nadzieję, że audio po tam odszumieniu nie będzie jakieś tragiczne, no nie? A ostatnimi razy się często zdarzało, że było tragiczne, dlatego że cały czas byłem skupiony w tamtą stronę. Więc dlatego zrobię tak, że po prostu jednym okiem będę zerkał, co się dzieje na telewizorze, żeby być w miarę na bieżąco z tym obrazem. I jakoś to pogodzimy. Mam nadzieję, że ten poziom nie będzie mi jakoś super długo zajmował. Ale jeżeli chcecie, to możecie oczywiście w sekcji komentarzy, tak jak zresztą zawsze, podzielić się z waszymi tam wspomnieniami z tego poziomu, bo jeżeli graliście w Spyro 2 oryginalnego, to myślę, że jakieś tam wspomnienia z tym poziomem na pewno macie. No ja, tak jak już wcześniej wspomniałem, są tutaj dwie misje, które mnie troszeczkę doprowadzają do szewskiej pasji i jedną z tych misji właśnie jest tutaj, po lewej stronie i nie wiem, czy chcę ją teraz robić. Choć z drugiej strony wolałbym chyba ją teraz zrobić, żeby już mieć to z głowy i potem ruszyć dalej z poziomem, bo prawdę mówiąc, im szybciej się zrobi coś, czego nie lubię, tym chyba lepiej. Mogę tylko na pocieszenie powiedzieć, że w Spyro trójce jest więcej takich poziomów w ostatnim świecie, za którymi nie przepadam, ale to głównie ze względu na długość tych poziomów, no nie? Najpierw sobie wyczyścimy tutaj trochę terenu, ponieważ no niestety wszystkiego nie uda nam się wyczyścić. Z tego względu, że te drzwi są na razie zablokowane, ale one będą później dla nas odblokowane. Tak więc nic nie jest stracone, jak to się mówi. 6610 klejnotów to jest całkiem spoko wynik. Tak mi się przynajmniej wydaje. I teraz kontynuujmy dalej. Zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak. Super. Teraz możemy zagadać do tego... Ciećwierza. Secret agent. I'm going to my secret hideout. Only members of my secret club are allowed to go there. I'm not leaving unless you hide behind that tree so you can't see me. Tak więc agent Zero to jest między innymi debil, idiota, imbecyl i cymbał. I on ma za zadanie takie, że on musi dostać się do jednego miejsca, ale nie może nas zobaczyć. Cały myk w tej misji polega na tym, że on nas nie może zobaczyć. Jak widzicie, z 5 gwiazdek to jest poziom trudności na 4 gwiazdki z 5, czyli jest przejebane, innymi słowy. Dlatego ja teraz zamknąłem mordę i się nie odzywam, bo... No właśnie! Spierdalaj, kurwa! Nie wkurwiaj mnie nawet. O, teraz nagle mnie nie zauważyłeś. Ciekawe bardzo, bardzo ciekawe. Dlatego ja tej misji nie lubię, bo często jest tak, że po prostu to AI się tak dziwnie też buguje. O! Patrzcie na to, kurde! No idiota! Okej. Nie! Kurwa! Śmieciu jeden! No jak ty żeś mnie kurwa zobaczył? Nawet nie dałeś mi możliwości się schować! Debilu jeden! Spierdalaj! Dobra, nareszcie się udało. Śmieć mnie nie widział. What? You managed to get here without following me? You must be a member of my secret club after all! Here, take this secret decoder. It will allow us to send secret messages.
Dobra, wypierdalaj mi z tym, kurwa, jakimś śmiesznym pierdoleniem, nie? Wkurwiłeś mnie. Pierdolę. Zawsze mnie wkurwiałeś. Z tym swoim... To jest coś sekretnego. Patrz, zobacz, ty mnie nie widziałeś. No nie, kurwa, debilu, bo za tobą szedłem. Ja pierdolę, co za imbecyl. Dobra, kontynuując bardziej, nie wiem, coś spoko, coś bardzo w porządku, coś naprawdę na poziomie, a nie, kurde, poniżej poziomu jakiegokolwiek, bo autentycznie mnie ta misja wyprowadza za każdym jednym razem z równowagi mnie to wyprowadza. Nie wiem dlaczego, ale tak jakoś jest. Our bell towers have been invaded by trolls. You might be able to help, but you can't beat them without activating this power up. No ta, potrzebuję 21 smoczych dusz, spoko. Ogarniemy to, stary. Już mamy... wymaganą ilość. Tyle dobrze. Tyle naprawdę dobrze. I tu już mamy koniec poziomu, więc dostaniemy orba. Super. Spyro, you have freed our city from the claws of those evil warlocks. Please, take this orb. I foresee that it will help you on your journey. Evil Warlocks, czyli chodzi o tych czarnoksiężników, czarodziejów. Jak oni? To nie są czasem czarnoksiężnikowie, kurde? Nie wiem, dobra, nieważne, dla mnie to są czarnoksiężnikowie i tyle, koniec tematu. Nie będę tutaj dopowiadał sobie jakiegoś następnego czegoś. Wiecie, o co chodzi. O, siema. To jest akurat coś mega przyjemnego akurat, nie? Jeżeli chodzi o cały poziom, no to poziom naprawdę wiele do życzenia pozostawia. Natomiast ta misja nie jest w sumie taka zła. Jest jeszcze w porządku, jeszcze trzyma się jakiejkolwiek normy ta misja. Dobra, zobaczmy, czy teraz się uda nam dostać tutaj. O, udało się. Musimy teraz zadzwonić 3 dzwonkami. Zajebiście. Prawda? Powiedzcie, że zajebiście. Powiedzcie naprawdę, że zajebiście. I suppose you want an orb for doing that. Well, I'm afraid not. There's still one bell left. You can get to it by using the whirlwind behind me. Okej, okay, spoko, fajnie. Ta, lecimy do góry. I tu u góry będą jeszcze. Tu u góry będą jeszcze. Myk. 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 No kurde, stój. Yes! Thanks, Spyro. I didn't think you could do it. Udało się! From the Mystic City gift shop. Mystic City, spoko. Udało się, mamy 3 na 3. Jeszcze 10 orbów brakuje. Jeszcze 10 orbów i będziemy mieli wszystko. Wszystko będzie ogarnięte. Wszystko, co do joty. Dobra, czekamy, aż mi power up
zniknie, wtedy odpalamy rakietę. Będzie rakieta odpalana. Ej, dobrze, rakieta odpalona. Nareszcie, kurde, skończyliśmy ten poziom. Spierdalamy stąd, wypierdzielać! Ojej! Jak mi przykro! Bawoł cię teraz goni, karma cię dopadła! XD z ciebie, Weka wciul. Naprawdę śmiesznie. Na razie sobie na jednym slocie zapisałem, żeby nie mieć potem sytuacji takiej, że znowu mi wypierdzieli prąd i całość będę od zera nagrywał, bo nie będzie mi się to widziało, żebym na nowo save'a sobie nadrabiał, więc na razie tylko na jednym sobie zapisuję. Dobra, zostały nam 3 poziomy tylko jeszcze. No, 3 poziomy zostały. Mamy tak, Winter Tundra, Cloud Temples oraz Canyon Speedway zaliczone. Więc zostaje tak, Robotica Farm. To wolę sobie na sam koniec zostawić, prawdę mówiąc. Metropolis i Mystic Marsh. Chociaż nie, przepraszam, Metropolis zostawimy sobie na sam koniec, Robotica Farm zaraz zrobimy. Najpierw Mystic Marsh zrobimy, bo to jest też taki, kurde, wyjątkowy poziom. Tu będzie japońska nazwa, jeżeli jakakolwiek jest, a jeżeli nie ma, no to nie będzie. I zobaczymy, co czeka nas w tym poziomie. Jak robimy zadanie od profesora, to w pierwszym momencie mamy misję, aby wrzucić monetę do fontanny. Jak się przyjrzymy bliżej tej monecie, to możemy dostrzec twarz niejakiego Dana Johnsona, czyli pracownika Insomniac Games. Później ten trend był kontynuowany w innej serii Insomniac, czyli Ratchet & Clank. Muzyka z Mystic Marsh brzmi bardzo podobnie do soundtracku z Misty Box ze Spyro 1. Zwierzęta dzikie tutaj się rozbestwiły, więc naszym zadaniem w tym poziomie będzie prawdopodobnie uspokojenie tych dzikich zwierząt. Ciekawostka, ten poziom kiedyś mi się zbugował, jak grałem za dzieciaka. A mianowicie, jedna rzecz w misji się zbugowała. Ja wam powiem, co to będzie. To się po prostu zdziwicie, nie? Zresztą nawet nie tylko za dzieciaka, bo dam sobie rękę uciąć, że wydarzyło się to może nie na poprzednim let's playu, ale na jakimś streamie, jak robiłem. Na bank mi się coś tutaj softlockowało, ponieważ jest jeden taki glitch, który powoduje, że się delikatnie poziom softlockuje do momentu, aż nie zrestartujesz go, nie? Ale to mówię, to na spokojnie wam pokażę co i jak i gdzie, jak dojdziemy do tego miejsca. A na razie nie doszliśmy, więc na razie nic nie będę gadał, nic nie będę pokazywał, po prostu skupimy się na wspomnieniach z tego poziomu. A jakie ja mam wspomnienia z tym poziomem, to to, że nie jest może to zły poziom, ale jest to jeden też z takich trochę ciągnących się poziomów, jeżeli zapominasz na przykład o jakichś tam rzeczach do ogarnięcia, nie? Dlatego teraz sobie przespeedrunujemy ten poziom od góry do dołu i po prostu przelecimy przez niego. Mam nadzieję, że szybko się z nim wyrobimy, bo już potem zostaje tylko Robotica Farm i Metropolis. I wtedy lecimy już walczyć z Riptołakiem! Riptołakiem, powiedziałem. Ten poziom ma przy okazji też fajną muzykę, możecie sobie teraz posłuchać, a ja zamknę ryjca. Ah!
Dobra, a propos tej misji, to chyba sobie nią teraz zaczniemy. Tak mi się wydaje, że chyba mogę ją zacząć już nawet teraz. Ah, Spyro, so glad you're here. I'm perfectly useless without my trusty pencil, and I seem to have lost it. I do have this extra egg. Perhaps you can trade it for my pencil. Tea, profesor zgubił długopis, czy po prostu ołówek. I naszym zadaniem jest odnalezienie tego, nie? Czego on zgubił. Więc zaraz zobaczymy, co tutaj się zgubiło dla profesora. Zaraz zobaczymy, co się dla jego zgubiło. A widzę, że chyba dla jego się coś ładnego zgubiło, więc zaraz to odnajdziemy. Things just aren't the same since our magic fountain shut off. It sure would help if you could find out what evil force is behind this disaster. No, pomożemy tym wodnym czarodziejom, oczywiście, że tak. Ale najpierw profesor, najpierw niestety priorytety. Dobra, lecimy tutaj z koksem. Myk. Dobra, super. Elegancko. Dobrze, dobrze. Mamy tutaj wszystko pod kontrolą. Gdyby nie to, że w durny sposób traciłem życia, no to teraz bym miał 54 życia. Super, fajnie, fajnie. Takie rzeczy mnie ominęły. Świetnie, bombastycznie, smerfastycznie. Sorry, po prostu jestem dzisiaj taki pełen energii też, nie? Znaczy, poniekąd pełen energii, poniekąd zmęczony jestem. Zmęczony trochę pogodą i spotkaniem. Nie dlatego, że chłopacy byli męczący, ale po prostu wiecie, o co chodzi, nie? Jakby... No po prostu czasami tak jest, że człowiek jest wymęczony takimi różnymi rzeczami. Bobry wodne! Patrz! Widzicie to? Dobra, tu już mamy exit. A, małpa jeszcze. Małpa jeszcze, oczywiście. Już na szczęście mamy exit. Całe, kurczę, szczęście. O, tu są jeszcze klejnoty. Warto pozbierać. O, to jest jedna akurat z tych misji, które nawet lubię w tym poziomie. Nie jest jakoś słaba, znaczy nie jest jakoś słaba, nie jest przesrana. Ale no... Zobaczymy jak ona pójdzie. Teraz zrzucić to.
O, udało się, super, fajnie. Jest jakaś żaba tutaj? Powiedzcie, że jest jakaś żaba, to wtedy sobie ogarnę Sparksa na nowo. Jest. Specjalnie dla mnie się po... Dobra, gdzie tu mamy jeszcze klejnoty? Tu jeszcze nas nie było. O właśnie, tak. Tu coś jest? Nie, tutaj nic nie ma. Ale tu mamy na przykład jeszcze, widzicie? Tu jeszcze mamy do ogarnięcia. A, klejnoty mamy wszystkie, więc tyle dobrze. Teraz musimy zebrać orby pozostałe. Ile tu orbów mamy? Zaraz zerknę. 3. Okej. Więc 3 orby do ogarnięcia. Jasna sprawa. Tylko zanim to zrobię, to trzeba będzie zaraz pauzę zrobić, bo kurde coś mnie bierze, żeby kurde się załatwić. W sumie jednego orba możemy już teraz wziąć, bo dostaniemy za przejście poziomu. What? Oh, I must have dozed off there. Golly, looks like I let the fountain switch off. Here, take this orb and don't mention my little nap to Hydrar, okay? Okej, okej, spoko, dzięki. 55, jeszcze tylko 3 orby. Znaczy 2, przepraszam. To jest ZW. Dzień dobry, wróciłem z powrotem. Już jestem, załatwiłem co trzeba. Możemy kontynuować poziom. Stwierdziłem, że sobie przerwę i na nowo zacznę kolejne nagranie. Znaczy, kolejne nagranie. No po prostu kontynuację tego nagrania zacznę. Ponieważ tak. Nie chciałem tracić tamtej części pierwszej nagrania. Więc stwierdziłem, że sobie po prostu to pooddzielam. Ah, Spyro, a friendly face. A bunch of rotten thieves have stolen the spark plugs and I'm stuck here. Please get the 4 plugs back. Okej, Basil ma taki jeden problem, że jest explorerem. Wow, wielki problem, naprawdę problem XX wieku. A tak serio, to jego problem jest taki, że nie może zwierzyny złapać. I mamy mu pomóc w złapaniu tej zwierzyny. Będzie uciekać przed nami zaraz. Tylko musimy ją znaleźć. O, jest. To jest taka całkiem przyjemna misja. I na tę chwilę ta zwierzyna nie zmienia drogi. Cały czas tą samą leci, nie? Ale będziemy ją jeszcze tak z 2 razy ścigać. Udało się! Teraz będziemy musieli ją jeszcze 3 razy ścigać. Dobra, gdzie ona teraz będzie? Ponieważ ta zwierzyna, jak widzicie, zarypała temu Bazylowi jakiś długopis, czy nie wiem, co to tam dokładnie było. Ale musimy w każdym razie to odzyskać. O, oberwał. Ale daleko pojawiła się to coś. Nie wiem dokładnie, czy to jest właśnie długopis, czy co to tam dokładnie mamy do zebrania. Ten artefakt, może tak to nazwijmy. Dobra, trzecia zwierzyna będzie tutaj. Ta antylopa, czy bardziej taka mysz? Nie, to jest chyba mysz. Przynajmniej to takie myszopodobne jest bardzo.
Nie wiem, według was to jest kangur, mysz, czy co to jest? A może połączenie kangura i myszy? W sumie w świecie i Spyro, i Crasha wszystko jest możliwe. Znowu się zbugowała animacja. No, uroki starych gier, co tutaj mogę więcej powiedzieć. Uroki starych gier. Animacje się często bugują. O, tu jest! Tu jest, dobra. Mamy go. To było szybkie. Wahoo! I'm back in business! Here, young dragon friend, take this. It's museum quality, but you deserve it. ...56, dobra. Jeszcze jeden orb i będziemy mieli poziom z głowy. Bierzemy teraz jajo i to jajo wrzucamy. Do gniazda. Teraz musimy wziąć roślinkę. Roślinkę zasadzamy w doniczce, czyli tutaj. To jeszcze jest jako tako easy. Kaczuszka. Kaczuszka dajemy tutaj. Rzodkiewka. To będzie trudne, moi drodzy. To będzie bardzo trudne. Ponieważ rzodkiewka będzie tutaj. I teraz to. Ta moneta. Coś wam zaraz o tej monecie opowiem. Ta moneta mi się kiedyś zbugowała i softlockowała, co sprawiło, że musiałem od nowa poziom robić. Jak ją rzuciłem tutaj, to po prostu nie było tej animacji, która jest teraz. Że ten ołówek wyleciał dla profesora, no nie? Nie wiem, dlaczego mi się to wtedy zbugowało, no ale no niestety, tak jak już wcześniej mówiłem, uroki starych gier. My pencil! Now I can begin calculating the age of the universe again. Here, take this orb. Alora says she thinks I'm going to lose it. Dzięki. Dzięki, profesor. Ty to jednak jesteś spoko morda. Możemy stąd spadać na drzewo.